Matecznikiem Witkacego było Zakopane. Jego ojciec Stanisław stworzył styl tutejszej architektury regionalnej. Witkacy w Zakopanem mieszkał, pisał, prowadził firmę portretową i bulwersował przyjezdnych mieszczuchów. Wiele z tradycji polskiej awangardy okresu międzywojennego zostało zaprzepaszczonych. Ale akurat nurt witkacowski trzyma się bardzo dobrze. Utwory Witkacego nieustająco obecne są w repertuarach naszych teatrów, a w samym Zakopanem działa od lat Teatr imienia Witkacego. Czy w Zakopanem hula jeszcze duch Witkacego, tak jak przed wojną? Mam nadzieję, a czasami nawet mamy takie dowody jego obecności w tej przestrzeni, którą tutaj kreujemy. Rzeczywiście to jest nawet nie moje zdanie, ale zdanie naszych gości, przyjaciół, gdzie oni mówią wręcz o tym, że tu jest obecny duch Witkacego. W 8 dekadzie po śmierci Witkacego bronimy go jako, broni się nadal jako myśliciel, jako analityk kultury. Dwie rzeczy są absolutnie dla mnie najistotniejsze, czyli inspirujące. Jedna to jest owa metafizyczna teoria sztuki Witkacego, która jest absolutnie oryginalna i wydaje mi się, że do dnia dzisiejszego istotna, przynajmniej dla mnie w budowaniu tak zwanego repertuaru, w myśleniu o tym, jak dzisiaj reagować, czym reagować na niepokój świata, który jest zdefiniowany jako świat pozbawiony hierarchii, Boga, wartości itd., itd. To tak jednym tchem mówimy, a każdy ten temat jest bolesny. A druga sprawa, to jest oczywiście filozofia dziejów. To był katastrofizm kulturowy i katastrofizm immanentny w pewnym sensie. On dotyczył tego, co się dzieje z człowiekiem, z tego, co się z nami dzieje w zmieniającej się rzeczywistości, z tego, co się dzieje z kulturą. Kultura to jest system określonych wartości. Degradacja tych wartości, no, ta klasyczna trójca, że to wszystko zdechło, umarło, odeszło, ginie w konwulsjach. I z tej triady, czyli filozofia, religia, sztuka jeszcze w ostatnich jakichś tam podrygach istnieje, czy będzie przez jakiś czas istnieć. Jest rok 1921. W sali Filharmonii Warszawskiej Witkacy za chwilę będzie opowiadał o czystej formie na scenie. Jestem Witkacy i czytam. Możliwa jest teatralna sztuka, w której samo stawanie się uniezależnione od spotęgowanego obrazu życia może widza wprowadzić w stan pojmowania metafizycznego uczucia. Chodzi tylko o to, aby sens sztuki nie był koniecznie zawarty w sensie samej życiowej lub fantastycznej treści. Chodzi o możliwość swobodnego deformowania życia lub świata fantazji dla celu stworzenia całości, której sens byłby określony tylko wewnętrzną, czysto sceniczną konstrukcją, a nie wymaganiem konsekwentnej psychologii i akcji według jakichś życiowych założeń. Które to kryteria mogą odnosić się do sztuk, będących spotęgowaną reprodukcją życia. Nie chodzi nam tu o to, aby sztuka teatralna koniecznie była bezsensowna, tylko aby raz przestać się krępować dotąd istniejącym szablonem, opartym jedynie na życiowym sensie lub fantastycznych założeniach.
Odczyt Stanisława Ignacego Witkiewicza Czysta forma na scenie poprzedził premierę jego sztuki Pragmatyści, wystawioną właśnie tutaj na terenie Filharmonii przez efemeryczny teatrzyk Elsynor. Jego teorie dotyczące czystej formy w sztuce budziły ogromne zainteresowanie środowiska artystycznego. Panie profesorze, co to jest czysta forma tak naprawdę? Witkacy, o czym może trzeba pamiętać właśnie, wraca do kraju po 4 latach nieobecności, formułując swoją teorię sztuki. Przypomnijmy, że sformułował ją w traktacie, który przywozi z Rosji. To jest teoria sztuki, która jest zakorzeniona zarówno w jego filozofii, jak i jego estetyce. My jako jednostka jesteśmy zarazem w przestrzeni, jak istniejemy w czasie. To tworzy pewną taką szczególny rodzaj całości, którą on nazywał jedność wielości. Awangarda polska nie była zainteresowana ani teatrem, ani dramatem. Przypomnijmy, że w ciągu niespełna 7 lat pisze około 40 dramatów. A jaki to jest ten nowy dramat według założeń teorii czystej formy? Że można tę rzeczywistość deformować, przekształcać, a przede wszystkim, że teatr powinien być tak zwanym czystym działaniem. Teoria czystej formy była jedyną oryginalną teorią teatru w Polsce do czasów Grotowskiego. Nic więc dziwnego, że jeśli weźmiemy jakąkolwiek antologię myśli teatralnej światowej, wszędzie jest Witkiewicz i wszędzie jest Grotowski. Jako dwaj najbardziej oryginalni twórcy pewnej koncepcji teatru. A to, że spór o czystą formę trwa, to jest coś wspaniałego, bo ta teoria jest niedookreślona. Teatrzyk Elsynor przestał działać wkrótce po premierze Pragmatystów. Również żywot sceniczny pozostałych utworów Witkiewicza był dość krótki. Nie oznacza to, że możemy lekceważyć dorobek polskiej awangardy teatralnej. Taki miał być przyjemny wieczór po podwieczorku w małym, zacisznym, ukrytym w drzewach dworku. Termin awangarda oznaczał wszelkie nowatorskie działania, bunt przeciwko skostnieniu tradycji, ciągłe poszukiwanie form. Chyba najbardziej rozpoznawalny artysta awangardowy w środowisku teatralnym, Andrzej Pronaszko, trafił... Tam jest. Tak, tu mamy jedną z jego prac. Zresztą on w Łodzi debiutował w Teatrze Zelwerowicza. Później na krótki okres wycofał się z teatru, ale powrócił do niego w wspaniały sposób, we współpracy z Szymonem Syrkusem, także malarzem, architektem. Wspólnie stworzyli oni w 1928 roku projekt teatru symultanicznego. To, co chciał uzyskać na scenie, to uchwycenie dynamiki życia, pędu, zmienności. Polska awangarda plastyczna okresu międzywojennego żywo interesowała się teatrem. Szczególnie charakterystyczne było to dla środowiska krakowskiego. Entuzjastą teatru był papież awangardy krakowskiej Tadeusz Pajper. Ze środowiska krakowskich formistów wywodził się scenograf Andrzej Pronaszko. Tutaj też powstał najważniejszy teatr eksperymentalny tamtej epoki, teatr plastyków Krico, który wystawił m.in. Mątwę Witkacego. Dlaczego w środowisku krakowskich artystów plastyków w okresie międzywojennym forma teatralna, teatr wzbudzał takie zainteresowanie?
to było środowisko bardzo ambitne i bardzo nastawione na różne formy sztuki. No, dlatego, tak myślę, Józef Jarema w 1933 roku właśnie w Krakowie zakłada Teatr Krico. Teatr, który staje się rzeczywiście takim przyczółkiem nowoczesności i różnych form awangardowych, gdzie usiłują artyści wystawić to, czego właściwie się nie da wystawić. W okresie powojennym Tadeusz Kantor nawiązuje do tradycji Teatru Krico i powołuje własną scenę Krico 2. Kantor też jest po doświadczeniach swojego teatru, to znaczy tego teatru okupacyjnego, teatru podziemnego, w związku z czym tworzy zupełnie nową formę. Kantor sięga właśnie też do idei teatru plastycznego. To był ten Krikot drugi, jeszcze przed Teatrem Śmierci, gdzie dla Kantora rzeczywiście czymś niezwykle istotnym stawały się takie chwyty przerysowane, groteskowe, które właśnie pozwalały mu także bawić się i bawić innych. Pani robi to tak. Tu pani patrzy, tam pani patrzy, na niego pani patrzy, tu. O teatrze, dopóki istnieją jeszcze po miastach Polski instytucje powszechnie zwane teatrami, pisać nie będziemy. Teoretyczne dociekania na temat tego, jakim teatr być powinien, kiedy się nie ma jednocześnie do rozporządzenia żadnej sceny, uważamy za bezużyteczne i jałowe. Każdy, kto ma wieczór do stracenia, może się łatwo przekonać, jakim teatr być nie powinien. Uważając teatr za jedną z najważniejszych placówek sztuki w kierunku oddziaływania jej na tłumy, domagamy się od społeczeństwa oddania wszystkich budynków teatralnych i cyrkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w nasze ręce. A dowiedziemy, że stworzymy teatr, który bogactwem i niespodzianością w formie asocjacji prześcignie daleko wszystkie najśmielsze dotychczasowe możliwości.